Na początku był Doom. Gra, która sprawiła, że dziś możemy w swoich domach strzelać do wszelkiego dziadostwa z widokiem z oczu. Gra, która pokazała, jak miodne może być mordowanie demonów. Gra, która sprawiła, że wielu ludzi mogło odreagować ciężki dzień w pracy strzelaniem do piekielnego barachła. Gra, która zapoczątkowała cały gatunek, no i tak. Widzicie właśnie Duma 64, a nie oryginalną jedynkę, ale to dlatego, że nie miałem jej akurat pod ręką. Doom zapoczątkował gatunek, który dziś kochają miliony graczy. Pierwszoosobowe strzelanki zawdzięczają tej grze niemal wszystko. Fakt, były wcześniej takie cuda jak Wolfenstein 3D chociażby, ale to właśnie Doom pokazał, jak to wszystko powinno wyglądać. Mrok, niesamowita muzyka tłocząca nam do żył adrenalinę, świetna jak na tamte czasy grafika i hektolitry miodu, gdy rozwalaliśmy łby plugawym po krakom. Byłem jeszcze zbyt mały, żeby móc powiedzieć, że pamiętam premierę pierwszego Dooma, ale doskonale pamiętam, jak już do tej się gry dorwałem. Mały berbeć kontra mroczne labirynty i dwururka. Mimo że moja styczność z tym cudem przypadła na połowę lat 90., a ja na gówno mówiłem bubu, to do dziś pamiętam, jakie wrażenie robiło na mnie strzelanie, klimat i radocha, gdy mogłem obcować z tym ponadczasowym klasykiem. Wiele lat później przyszła pora na Doom 3, grę, na którą czekały miliony, grę, która paliła wnętrzności komputerów. Grę, przy której wielu graczy wypełniło swoje gacie brązowymi klockami. Grafika wypalająca oczy, klimat jak z horroru, stada pokrak do wybicia i uczucie izolacji w kosmicznej bazie. Trzecia odsłona serii była często krytykowana, albo po co fabuła, albo latarka nie świeci bez przerwy, albo to już nie to co kiedyś. I muszę przyznać, że sam byłem w obozie krytyków. Sam bluzgałem, że mi kochaną serię ubili, ale teraz, gdy po latach wróciłem do tego tytułu, moje serce się radowało. Zombiaki padały z hukiem, baza na Marsie sprawiała, że kuliłem się w rogu pokoju i srałem pod siebie, a przemierzanie jej powodowało, że adrenalina mało nie wysadziła mi mojego głupiego łba. Mardziłem przy premierze, bo gra była inna niż poprzednie odsłony, bo nie pasowały mi jakieś mało istotne bzdury. Jednak, kiedy po latach wróciłem do gry, co by przypomnieć sobie jak to było, wiem, że kocham trzeciego Dooma tak samo jak tego starocia z 93 roku. Nadszedł rok 2020, mam 30 lat na karku, a demony znowu wychylają swoje plugawe ryje z czeluści piekła. Znowu mam okazję złapać za strzelbę, znowu mam okazję rozsmarować ścierwo po podłodze, znowu mam okazję powrócić do mojego kochanego Dooma. Akcja Eternal zaczyna się, gdy piekielne gówno ma czelność organizować sobie na naszej planecie imprezę. Mordują naszych bliskich, niszczą naszą kulturę, demolują nasze domy, zmieniają nasz styl życia. No dobra, zapędziłem się. Demony przejmują kontrolę nad światem, robią z niego burdel, a naszym zadaniem jest rozwalić ich przegniłe czaszki i odesłać z powrotem do dziury, z której wylazły. Nie zaskoczę chyba nikogo, jeśli powiem, że fabuła gra tutaj trzecioplanową rolę. Że historia w grze to tylko pretekst do tego, żeby rozpierdalać głowy i kąpać się we krwi wrogów. Aczkolwiek Eternal próbuje nam jakąś historię sprzedać. W tle dostajemy informacje o inwazji na błękitną planetę, spotykamy kilka postaci pobocznych, dowiemy się czegoś o naszym pogromcy zła, poznamy nawet kilku złych z bliska. Na pewno ta odsłona bardziej stawia na opowieść niż poprzedni Doom z 2016 roku. Przejście gry to jakieś 16 godzin. Jednak na pewno zależy to wszystko od stopnia trudności. Na wyższych gra może nam zabrać nieporównywalnie więcej życia. Ja grałem jak skończona ciota na najniższym poziomie trudności. A mimo to zdarzały się momenty, kiedy kurwy latały jak bombowce nad strefą wojny. Gra momentami jest niesamowicie trudna, wrogów są dziesiątki, a my w pojedynkę musimy sobie poradzić z tym całym bydłem, które gryzie, strzela i za cel ma urwanie nam naszego łba. Skoro już przy mięsie armatnim jesteśmy, powracają wszyscy wrogowie, których przez lata poznaliśmy w serii.
Powolne, zamulone bydło z przegniłym mózgiem, które jedyne co robi, to potrafi nas ugryźć w dupę. Powracają skaczące jak małpa karakany, miotające kulami ognia. Wraca kościsty skurwiel z wyrzutniami rakiet, zwany Revenantem. Znowu mamy do czynienia z całą plejadą sław do wymordowania. Będziemy walczyć z kupami mięcha obitymi w metalowe pancerze, kupami mięcha bez pancerza. Będziemy spierdalać przed wielkimi pająkami z karabinami na karku. Przeciwnicy to istne dzieła brutalnej sztuki. Wielu wrogów ma swoje czułe punkty. Wiele ataków wroga można osłabić, usuwać elementy ich pancerza czy elementy uzbrojenia. Wszelkie bydło do wybicia to prawdziwe dzieła sztuki. No, o ile dziełem sztuki nazwiecie wielkie przerośnięte bydle śliniące się na nasz widok. Razem ze starymi znajomymi do wybicia wraca też oręże do zapoznania się z nimi. Znowu walimy w puste łby ze strzelby, znowu będziemy sprawdzać co wrogowie zjedli, rozcinając ich bebechy piłą mechaniczną. Każdą broń możemy ulepszać, każda ma alternatywne tryby strzału, każda sprawia niesamowitą frajdę, gdy jej używamy. Broń musimy dobrze poznać, każdy wróg jest podatny na konkretne obrażenia z konkretnej broni, więc trochę czasu zajmie, nim się wszystkiego nauczymy. Utensylia do rozwalania łbów można dodatkowo ulepszać, tak samo zresztą jak samą postać naszego pogromcy piekielnego ścierwa. Mapy to istny orgazm dla ludzi kochających ukryte przejścia i wielopoziomowe starcia. Na każdej z nich latamy, jakby ktoś wsadził nam w tyłek ul pełen szerszeni. Skaczemy, latamy, odbijamy się od ścian i ziejemy ogniem jak smok naćpany nielegalnymi środkami. Walka, jak wspomniałem, jest trudna, jednak kiedy nauczymy się wykorzystywać otoczenie, będzie nam znacznie łatwiej mordować wszelkie bydło. Na każdej mapie mamy poukrywane ulepszenia do broni, elementy pancerza, gra wręcz zmusza do przeszukiwania tego otoczenia i dawno nie miałem takiej frajdy z węszenia za sekretami. Jest jednak jedna rzecz, która okrutnie mnie wkurwia. Doprowadza do szału, sprawia, że mam pianę na mordzie i walę padem o ściany. Tą rzeczą są elementy platformowe. O ile dobre by to było raz na jakiś czas, tak tutaj zdarzają się całe długie sekwencje, w których jak jakaś jebana małpa musimy skakać po platformach, kamyczkach i łapać się jakichś jebanych rurek. Nie zliczę razy ile rzucałem kurwami, gdy utknąłem w miejscu przez to, że nie mogłem doskoczyć do jakiegoś jebanego badziewia i spadałem prosto w przepaść. Noż kurwa, to jest Doom, a nie kolejna odsłona Mario Bros. Zamiast mordować, strzelać, mazać ściany krwią, to twórcy każą mi pajacować i podskakiwać. W pewnym momencie myślałem, że rzucę grę w pizdu. Zwyczajnie miałem dość latania po jakichś pierdołach, łapania się krawędzi i udawania jakiegoś Sonika. Gram w Dooma, żeby się wyżyć. Przyszedłem tu strzelać, a nie tańczyć. Fakt, poziomy zachęcają do eksplorowania, zwiedzania. Ale ja chcę to robić po swojemu, nie chcę się wkurwiać, bo znowu nie trafiłem w jakieś ledwo wystające dziado spoza ściany. Poza wspomnianymi poziomami, w których twórcy każą nam świrować pawiana, nie mam w grze nic do zarzucenia. Oprawa wypala nam ślepia, wali po mordzie i naciąga wargi na czoło. Gra działa niesamowicie płynnie, latamy między wrogami jak patologia po zasiłki, wyrywamy członki, urywamy łapy, łamiemy nogi, a animacja nie zwalnia ani na trochę. Doom Eternal to przykład tego, jak można połączyć niesamowitą oprawę i mega płynność. Twórcy spisali się w tym aspekcie na medal. Jeśli dodamy do tego muzykę, która już od pierwszych chwil pompuje nam do serca hektolitry adrenaliny, to otrzymamy mieszankę wybuchową. Balet między wrogami to magia, czysta, brutalna przyjemność, pokaz krwawej sztuki i setki beczek miodu. Mick Gordon odwalił kawał dobrej roboty. Już wiem, że muzyka z gry będzie mi często grała w słuchawkach. Idealnie pasuje do gry i nakręca na akcję. Doom Eternal to sequel idealny. Mamy więcej akcji, więcej miodu, więcej rozpierdolu. Mamy więcej możliwości, więcej ścierwa do wybicia, a jedyne czego więcej nie chcę to skakania po platformach.
To jedyny element gry, który wyjątkowo doprowadzał mnie do prawdziwego szału. Sama konstrukcja etapów, w których skaczemy jak pojebani, zła nie jest, jednak zdecydowanie tego za dużo. Serio, byłbym gotów wyzwać tego, kto te poziomy wymyślił, na pojedynek i się z tym kimś napierdalać. Gra jest też o wiele szybsza niż poprzednia odsłona. Serio, momentami wydawało mi się, że to już nie jest Doom, że ktoś podmienił mi grę i wsadził do konsoli Unreal Tournament albo trzeciego Quake'a. Czy to źle? No to już zależy od tego, jak lubicie grać. Mi przyspieszenie rozgrywki się podoba, wszystko jest mega dynamiczne, zmusza do szybkich decyzji i wygląda cholernie efektownie. Jeśli wolicie wolniejszą rozgrywkę, to czeka was ciężka przeprawa. Tutaj nie ma czasu na podziwianie widoków i zastanawianie się, wszystko dzieje się z prędkością światła. Poza tym nie wypada mi zrobić nic innego jak polecić kupić to cudo. Każdy fan Dooma poczuje się jak w domu, każdy fan Dooma uroni przy grze łezkę, a zaraz potem złapie za strzelbę i zacznie robić porządki. Eternal to cudo, całe pokłady miodu, całe pokłady radochy. To gra, która sprawi, że stracicie poczucie czasu. To gra, przy której się odstresujecie, a jednocześnie taka, przy której dostaniecie kurwicy. Tak, projektancie poziomów wyjętych z Mario Bros. Do ciebie mówię. Chwytajcie dwururkę i zacznijcie palić piekło. Nie zawiedziecie się. Mówił do was wulgarny gracz.